Jeszcze sobie zamknę okno, bo mi pizga. Ja pierdolę. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Diament, a to materiał z PUBG Mobile, którego szczerą miłością nienawidzę. Tak dokładnie. Na dworze jest 8 stopni, w moim pokoju minus 3, więc mogę być trochę pociągający. Więc jest tak. Dawno nie było materiału z PUBG na moim kanale, ponieważ... Zaraz wam to pokażę. Mam meritu 35. 35. Żeby nie przekląć. Graliśmy sobie pewnego razu z Matim Armeritem, moim serdecznym przyjacielem, w tryb payload. Wylosowało nam dwójkę Arabów, którzy uznali, że skoro nie mają killi, no to zrobią sobie przynajmniej dwa. Otóż nie udało im się, zabili Armerita, ale ja się obroniłem. Ale mnie zreportowali, powiedzieć. Tak działa sprawiedliwość w PUBG. Postaram się odbudować jakoś ten merit. Dopiero od 60 merita można grać, więc... Znaczy, dopiero od 60 merita można grać z przyjaciółmi, także jestem w dupie, dlatego nawet nie chce mi się odpalać nigdy PUBG'a. Ale wiem, że muszę w końcu nagrać jakiś materiał z PUBG'a, więc lecimy. Nie jestem fanem tego, co robi Tencent z PUBG'iem, ale chyba musimy się z tym pogodzić, bo to jest no jedna z większych gier na urządzenia mobilne. Odnoszę wrażenie, że wybrałem złe miejsce na lądowanie. Ale mam supresor do snajperki. Mogę sobie wsadzić go w dupę, jak już mnie zabiją. O, ktoś tu jest. Ja nadal nie mam broni. On tu kurwa wchodzi. Spierdalam. Kurwa, jaki cienki głosik z siebie wydobyłem. Jestem w szoku. Tu też ktoś jest. Teraz was zabiję. A drugie Uzi na dokładkę. Jeszcze z Digla was skoszę. Dobra, lecimy. To nie było uczciwe, był bezbronny. Zrobię to jak Hitman, patrzcie. Gdzie on jest? Ach! Nie ze mną te numery. Czy snajki muszą być nawet w tak miejscach? Korzystając z tego, że nic się nie dzieje, a strefa zaraz mnie zeżre, mogę objaśnić zasady konkursu. Żeby było jeszcze jaśniej. A nie umiem w rozmowę, więc pewnie... No, więc konkurs polega na tym, że jeśli grasz dobrze, albo masz po prostu farta, albo nie grasz dobrze i nie masz farta i chcesz wziąć ludzi na litość, tak też można, spoko. Wysyłasz mi film z twojej zagrywki, jakiejś, z której jesteś dumny, albo nie. Albo jesteś. Nieważne. Wysyłasz mi film ze swojej zagrywki na diamentmgaming@gmail.com. Ja to montuję i z tego powstaje jeden film. I na tym filmie będzie można zagłosować na według ciebie i według innych najlepszą zagrywkę. Jest to fajne, ponieważ przyjmuję
filmy z Koda i z PUBG. Jeśli będzie dużo zgłoszeń, to i Kod, i PUBG będzie oddzielnie, co znaczy, że możesz wysłać mi dwa filmy z PUBG i z Koda i możesz wygrać dwa razy, albo dwa razy przejebać. Ale nic cię to nie kosztuje. A możesz dostać Royal Passa lub Battle Passa w kodzie. Czemu tu się nic nie dzieje? Jak ja mam zrobić jakiekolwiek kile do tego meritu? Jak ja chyba już nigdy nie zagram z kolegami kurwa, w PUBG? Przeciwnik. Zaraz cię zabiję. Zaraz cię zabiję. Już się nie wywiniesz. No hello, gdzie ty jesteś? A hello? Co? Jak to nie weszło? Ten skurwol jeszcze skacze. To jest właśnie mój skill. Do wszystkich tych, którzy myślą, że ja mam jakiegokolwiek skilla. Nie trzeba mieć skilla, żeby nagrywać. Trzeba mieć charyzmę plus 100, czego też nie mam. Chociaż mój przyjaciel serdeczny uważa, że mam. Swoją drogą muszę wymienić mikrofon, bo słyszę na nagraniach, jak ten mikrofon brzmi, więc jeśli polecacie jakiś do YouTubowania, to odzywijcie się w komentarzach. Bardzo chętnie sprawdzę wszystkie propozycje. Byleby nie za drogi. Wiecie. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Oh. Nie umiem śpiewać, kurwa. Dominik, już zamknij ryj. Mam dobry humor, chociaż mam tak chujową sytuację, że to jest masakra. Mam tylko 3 kile i 19 osób zostało. Co się dzieje z PUBG-iem? To w tej grze już nie ma botów? O co chodzi? Ja mam dopiero Golda. Ktoś się tu strzelał, a ja ogólnie lecę środkiem mapy, także spoko. Jaka jest strefa? Ban, okej. Okay. Dzień dobry. Do widzenia. Chciałeś mnie zagadać? Dzień dobry. Chuj ci w dupę. Co, gdzie? Jak? Ale bym się wyłożył. Jak debil. Ja pierdolę, gościu. Pojebało cię? Chcesz, żebym na zawał zszedł? Jebane snejki. Na pewno nie jest w domku. Kurwa, gdzieś się chowa w trawie. Jeśli gracie w PUBG i mnie słyszycie i uwielbiacie mapę Sanok, bo mapa Sanok jest ogólnie świetna, jest mała, dobrze zbalansowana. Przestańcie, kurwa, snejkować. Nie da się przez was grać. I jak ja mam go, kurwa, znaleźć? Mam grafikę na HDR i widzę każde źdźbło trawy. Jak ja mam go, kurwa, znaleźć? Nie wyjdę teraz, no. Zesrany jestem. A pewnie na materiale, jak spojrzę przy montażu, to będzie go widać idealnie. Ja pierdolę! O to mi chodziło. Kurwa, co?! Już dzisiaj na Twitterze Diamond Mobile pierdoli Sanok. A, kurwa, co to było? Zawał za zawałem. O to mi chodzi. A nie było skurwysyna widać. Muszę mnie przeklinać. No ale jest skurwysynem, no. Dominik, mnie przeklinaj. Przepraszam. Szczerze to już nie pamiętam, gdzie tu można było postrzelać na samym początku. Myślę, że Wolnowa będzie dobrym pomysłem, co? Jak myślicie? A wy nie możecie mi odpowiedzieć. No trudno. Podobają mi się te spreje i ogólnie wszystko fajnie.
Zresztą widzę, że PUBG powoli schodzi na taką sferę, gdzie część rzeczy, które można było wcześniej kupić jako premium, można kupić na przykład w shopie klanowym. Moje pytanie brzmi, dlaczego tak późno i dlaczego wcześniej musiałem wydawać na to hajs? Bo jesteś jebanym burżujem. Wiem, Dominik, dziękuję. Nie, no chodzi mi o to, że to powinno być tak już od samego początku. Żeby, nawet jeśli skiny nie dają wam jakiejś radości z gry, bo znam takich ludzi. Cześć Dexter, jeśli to oglądasz, to weź, zostaw komentarz, co? Pokaż, że jesteś. No. Znam takich ludzi, których skiny nie bawią. Ale Dexter jest na przykład zajebistym graczem. I praktycznie nic z tej gry nie ma, nawet za jakieś achievementy. Te skiny są takie meh, bo są, ale no nic więcej. A w kodzie nie musisz wydać nic kasy, a masz zapełniony cały ekwipunek po 2 tygodniach. Więc to się da zrobić. Tylko trzeba ciągnąć hajs, prawda? To mnie strasznie wkurwia. Wiem, że to jest gra free to play, ale no na litość boską. O, mamy pierwszego przeciwnika. Zostało 48 osób, a ja wreszcie mam kogo tu zabić. Wysnajpisz go z dubeltówki, Dominik. Genialne. No proszę. Auto. No, Dominik, spierdolone perfekcyjnie. Tak tylko ty potrafisz. No, halo. Aaaa! Co to kurwy jego mać? Super. On tam nadal jest? Powinien być. Dobra, może to będzie lepszym pomysłem. Zresztą sprawdźmy. Nawet nie pamiętam, który to był kamień. Jestem takim zajebistym strzelcem. Jak on mnie trafia? Przepraszam, co to było? Ktoś mi to wytłumaczy? A może tamten mnie trafił? On jeszcze żyje? Gdzie on jest? Nie, to bot był. Zostaw mnie! Ale ładny headshot. Dobrze, wracam do gry. Zawsze pierwszy mecz jest rozgrzewkowy. Ten postaram się wygrać. O ty proszę. Co on kombinuje? Naprawdę zniknął mi? On kombinuje coś mądrego.
To było sprytne, ale to nie on. Zawsze opłaca się sprawdzić. Tam jesteś, dobra. Taki z ciebie cwaniak. Dobra. Jesteś sprytniejszy ode mnie. Udowodniłeś to. Teraz możesz wreszcie zginąć. W sumie i tak zaraz zginiesz. No nie chcę się z nim tyle męczyć. No zobaczcie, ile ja tu siedzę. O, już na pewno tam wsiądziesz. No nie. Najgorsze jest to, że on wie, że ja będę biegł stąd, a ja nie wiem, gdzie on jest. Tak to jest, jak dwóch dobrych graczy się spotyka i nie mają broni na dystans, żeby się załatwić. Czy to on? Człowiek krzak, tak? Ja znam tą taktykę, skurwysynu. Płoń śmieciu. Musi się uleczyć. Dobra, dojeżdżamy typa. Dojeżdżamy go po całości. To był on. Tak. A, karma wraca, suko. O, i mamy pierwszego klienta. Czemu nie wchodzisz? Właśnie. No dalej. Nie wstydź się. Zapraszam. Hello? Hey, mate, do you hear me? Hej. Chyba mnie nie słyszał. Załatwimy go inaczej. Patrzcie. Ale będę chamem, jak to zrobię, co? No proszę. Pan się w krzak przebrał. Ale to już jest po Halloween. Zauważy mnie. Ale nie mam gdzie uciec. Za bardzo. No spójrz tu. Dawaj, kurde. No chodź. Halo. Kolejny kurwa kamper. Dobra, z kolejnym się bić poza strefą teraz? Spróbujemy. No. Spojrzysz się tu chociaż? Właśnie tego nie lubię. To jest TPP, więc on patrzy teraz na mnie, ale nie wiem o tym. Ale z kolei, no, w PUBG lepiej mi się gra w TPP. No, sam tak robię. FPP mnie nudzi. W kodzie jest świetnie zrealizowane. Zwłaszcza nawet tryb TPP w kodzie jest świetnie zrealizowany, bo można się przełączyć między trybami. Na przykład pan już zaczął się zabawę. To było mnie uprzedzić, czy coś. Halo, strzelam. Albo tak jakoś po prostu fire in the hole. Chyba, że nie jesteś pedałem. No kurwa. Obiłeś mi kask.
Ja cię znajdę i zabiję. Poskromił tego typa wektorem. O kurwa. Nie zewnął te numery. Pokaż, gdzie ty biegniesz. Tylko się pokaż. Tam biegniesz. Dobrze. On mnie zaraz zabije. Ale to jest udana walka. Ten mecz jest bardzo udany. Z niego jestem zadowolony. Może nie z killi, ale na pewno z samych sytuacji wynikających w tym meczu. On się teraz leczy, a ja szukam przejścia przez tą zbugowaną grę. Trudno, już nie zdążę się uleczyć. Jestem maksymalnie odsunięty od tej strony. Czekać tylko, aż ktoś mnie zabije. Weźmiemy sobie narkotyki. Pamiętajcie, narkotyki są złe. Chyba, że lubicie. On nadal tam jest. Oj, tak, on tam jest. On tam bardzo jest. Ale może być mu zimno. A jestem z reguły miłym człowiekiem. I nie pozwolę mu tak marznąć. To lecimy. No właśnie. Ewidentnie mu było zimno. Dobra, jesteśmy już. O, proszę. Sam się wydałeś, gdzie jesteś. Został jeden. To będzie bułka z makiem. Dziękuję, do widzenia. Pięknie. Kurwa, jestem niezniszczalny. Zobaczymy jeszcze, ile mam meritu. A więc tak. Ja chcę umrzeć. Dobra. Ale kończymy ten odcinek, więc dzięki wielkie za oglądanie. Zostaw suba i komentarz. Lajka też możesz. I trzymaj się. Zapraszam do następnych odcinków. Ja jestem Diament, a to był mecz w PUBG Mobile.